Wiosna, kto ty? O. Kukurajza. Sieja. Sielawka. Kukurajza. Kudyną. Ale zacięcie jest, Piotr, profesjonalne. I one się same wypinają. Z kaczykiem? Nie. A pokaż, bo może nie uwierzą. Proszę, jest. Ludność może nie uwierzy cywilna, a uwierzy. Bez zadziora. No bez zadziora, pamiętaj, no wszystko w górną, tylko to. Bez zadziora, wszystko co w życiu robimy, bez zadziora robimy, wszystko. Zadzior to nasz wróg. O. Wróg ryb to zadzior, pamiętajcie. A tu? Szybko ci się kojarzy. Porwał Romka! Ratujcie Romka! Ty, a co to kurde? Pod, ale to jest krop! Ale jak? Ale to jest jaki, ty człowieku, to jest krop normalnie, ale jaki krop! Brązowy jaki, medal na krompie, ale... Chodzi o to, że... Jezus, Paweł, musisz go... O, masz długie łapy przecież, no. Długie rączki masz. I piękną twarz. Nie zmieniłem. Stary cwaniak nocny jest, krąg. Udaje, a teraz rozumiesz, zobacz, widzisz, jak płastuga poszedł, no. Tak. A rapa mówi, że nie ma ryb. Nie słuchać go! Słuchać trzeba Romków, obsztu Tytkiewiczów. Ale dobry towar ma rapa, prawda? Dobar, najlepszy towar u rapy, nie u grucha, u rapy. Kolejna co, ryba! Co wzięło? Podleszczak znowu. O, podleszczaki dzisiaj skubią. Skubią, niewytrute. Mocno. A ten rapa mówi, że nie ma ryb, że zatruwają. To jest facet, który jest po prostu do... Ja to bym go, wiesz co bym z nim zrobił? Wsadził do domu psychiatrycznego. Ale ci już tam piszą niektórzy, że to debile, nagrywają takie bzdury. A z tym Pawełkiem? Tak. A to on mądrzejszy jest, a myślisz? Oni mają taką klikę swoją. To są debile. Ładny! Co tam pukasz, przestań pukać, No i patrz, dalej puka. Ładna ryba. Menele pukają, co? Kusiu, pływa. Płyń! Kolejne branie. Rapa mówi, że nie ma ryb. Co on pierdol? To jest niebywałe, żeby ktoś, kto mówi prawdę, żeby mógł istnieć na tym rynku wędkarskim obecnym, wiesz? Ja ci powiem tak. Jechali już chłopaki. Jechali do niego. Nie dojechali. Ale wiesz co? Ale w końcu dojadą. Słuchaj, nie dojechali, bo powstrzymał ich obsztu Tytkiewicz. Wiesz, że to jest obsztu Tytkiewicz? To jest człowiek z Grochowa, Rudy z Grochowa. Bastian. Zatrzymał ich Rudy z Grochowa. Ale on jest wdzięczny jemu, wiesz? Rapa w czepku urodzony. Urodzony, tak. Krump, myślałem, że to sieja. No dobra, łówcie panowie, ja jadę dalej. Łowimy. Na razie, Marian, cześć. Cześć. Takie grochowskie krąpie, powiem ci. No zobacz, zapięty, ale jak on oder musiał wziąć... Damy mu imię Andrzej, może być? Andrzej W. Andrzejku, płyń po tatusie. Andrzej W, tak. Czy pani może pan powtórzyć? Czy jest pani botem, czy pani jest człowiekiem? Tak, wspomniałam, jestem wirtualnym konsultantem. Ja zadałem pytanie, czy pani jest botem, czy pani jest człowiekiem. Ja nie pytam, czy pani jest konsultantem, czy konsultantką, czy półkonsultantką, czy nadkonsultantką. Ja panią pytam, czy pani jest botem, czy człowiekiem. Słucham panią. Wie pan co? Tak z panem nie będę rozmawiać. My! Efendi, kto zakłócił twój spokój tym telefonem? Robot. O. Z nimi się rozmawia krótko. Te różowe światła. Ty takiemu trzeba napierdolić. Kto to jest? Witam. Dobry. Efendi. Panie pół Efendi, pan zobaczy krukę. Mnie nie interesują kruki ani żadna natura. A, bo pan ostatnio robił wywiad. Tak. To ja rozumiem. Nad prezesem. To jest do zniszczenia. Tam jest gniazdo, też nie będę pokazywał drzewa, tylko my wytniemy całe drzewo. Już są na to plany. Widzę, że pan jest mądrym człowiekiem. Rozumiem, że pan chciałby jakąś... Co uzyskać? No jak tutaj nadchodziłem, to słyszałem, coś pan śpiewał, jakąś piosenkę. Śpiewałem, tak. Jakby mógł pan powtórzyć dla naszej... Telewizji, tak. TV Rapa, tak? Tak jest. Dobrze. Jestem sobie mały miś, śpieszny miś.
Znam się ze zjebuchami, nie od dziś. Polityka na rapie musi być. Wie pan dlaczego? Dlatego, że musimy pamiętać, kim my jesteśmy, jaką mamy tożsamość, co robili z nami, proszę pana. I są na przykład tacy, że o, sława z tymi... proszę pana. I oni mówią, to są nasi przyjaciele. To nie są nasi przyjaciele. To są potomkowie ich. Bracia? Którzy ich cały czas wspierają i którzy uważają, że byli bohaterami. Proszę wybaczyć, ale dzisiaj dużo właśnie widzimy ich potomków. 7 dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Aha. Miałaś wtedy 17 lat, dziewczyno. I z Grochowa zaczaił się. A jak robi Romek? Miś Romek? A na imię miałaś właśnie Romucha. Z Rumunii? Piękne imię, musisz Romucha, mucha masz. Zabierałem cię co dzień na fregatę. Byś miłością swą 17-letnią dziewczynkę? Przecież ona nie ma 18 lat. To dorosła kobieta. Już tak myślisz? Oczywiście. No nie dla mnie.